Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Wprawdzie miałem dziś nie robić filmu, pomyślałem sobie, że po co, dam Wam trochę spokoju, ale nie, jednak Wam zrobię filmik, jednak go opublikuję, no bo sytuacja jest dosyć ciekawa. Sytuacja jest dosyć kuriozalna, bo Polska to jest takie państwo, że jak bardzo chcielibyśmy zrozumieć tok myślenia polityków, nie mówię naszych polityków, bo to nie są moi politycy, ale polityków, którzy. Rządzą Polską, to nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Nie jesteśmy w stanie rozgryźć ich toku myślenia, czym oni się kierują, jakimi kryteriami, co oni zażywają, co oni jedzą, co oni wbiją, że oni tak się zachowują. Nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Po prostu totalny obłęd. Moi drodzy, i żeby przejść do setna, wyobraźcie sobie, że my oddaliśmy za darmo za frajer po prostu za friko jak zwał tak zwał każdy może zwać po swojemu oddaliśmy nasz sprzęt militarny Ukrainie i uwaga teraz błaszczak informuje że z racji że nie mamy sprzętu już jesteśmy gołodupcami no to kupimy używany uwaga od kogo zgadnijcie no tak od Stanów Zjednoczonych czyli powiedzcie mi co oni zażywają. To tak jakbyście mieli nowy samochód, oddaliście go sąsiadowi i pojechaliście następnego dnia do jakiegoś komisu kupić jakiegoś starego rzępa, uwaga, podkreślam kupić, czyli oddać i kupić. My oddajemy i sami kupujemy. Przecież jak oni tak się troszczą o to państwo na wschodzie, no to niech nam dadzą za darmo, skoro my oddaliśmy za darmo, ale nie, bo szukają ewidentnie szukają frajera. I teraz pytanie, jakiego specjalistę trzeba by oddelegować, żeby z nimi pogadał, żeby wyciągnął jakieś informacje, żeby nam je przekazał, żebyśmy potrafili zrozumieć, co tymi ludźmi Dolicha kieruje. Gdzie ich logika? Gdzie ich tok myślenia normalny? Moi drodzy, żeby nie wyjść na jakiegoś, na jakiegoś takiego bajkopisarza, fake newsowca i tak dalej, no to Często trzeba się powoływać na jakieś mainstreamowe media, a w tym przypadku powołałem się na taki portal Defense24. Defense24 to jest taki portal militarny, który jest taki bardzo bliski z rządem, z tymi Błaszczakami i tak dalej. Oni są bardzo proamerykańscy, pro-błaszczykowcy, pro i tak dalej. Więc ja wam go zacytuję, no żeby mieć jakieś podwaliny, żeby też się powołać na coś mocniejszego. To jest artykuł pana Juliusza Sabaka z dzisiaj. Uwaga, cytuję: Będziemy mieć uzupełnione jednostki przez starszego typu czołgi Abrams, powiedział 14 lipca w Polsad News minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ma to być 116 używanych wozów, dwa bataliony, których dostawy powinny rozpocząć się w przyszłym roku. Uzgodnienia w tej kwestii, zgodnie ze słowami ministra, poczyniono już. Z amerykańską administracją. Podczas rozmowy w telewizji Polsat News Minister Błaszczak szeroko mówił o wzmacnianiu sił zbrojnych, odnosząc się również do dostaw czołgów, czołgów, które mają wzmocnić wojska pancerne. Osłabione nieco, uwaga, słuchajcie, osłabione nieco dostawami czołgów do Ukrainy. Polska wysłała ponad 200 wozów T-72 na Ukrainę. 15 lipca polskie radio poinformowało, że chodzi o zakup używanych 100, 116 czołgów Abrams, czyli dwa bataliony, których dostawy rozpoczną się w 2023 roku. A więc bardzo szybko uzgodnienia w tej kwestii sprawnie zostały poczynione, i umowa czeka na podpisanie. A ja przypomnę, że jak też podaje Defense 24, że jakoś w kwietniu Polska za prawie 5 miliardów dolarów kupiła też Abramsy. Za 5 miliardów dolarów. My oddajemy, nawet nie można nazwać tego, sprzedajemy nasze i kupujemy inne, bo my oddajemy nasze za darmo, no oddajemy, czy nie sprzedajemy. I kupujemy używane, jakieś stare, rzęchy, rzępy. Podobno ten sprzęt to jest taki. Który znajduje się w tych byłych bazach amerykańskich. Ja myślę, że oni po prostu nie mają co z tym zrobić, bo albo to zostawią na pastwę losu, albo to zabiorą do siebie, albo znajdą frajera, który im jeszcze za to zapłaci. Czyli nie dość, że nie będą musieli tego usuwać i na jakieś złomowisko oddawać, to jeszcze im za to zapłacą. No i tym frajerem jest ten, kto jest. No bo nikt normalny przecież nie kupiłby czegoś takiego. Chyba, że jakiś już naprawdę taki zdesperowany, który chciałby się bronić. No przecież błaszczak non-stop podkreśla. Non-stop zapewnia nas, że my jesteśmy tak przygotowani, że możemy stawić czoła każdemu. To teraz do cholery jasne, jak jesteśmy przygotowani. To tak hipotetycznie, czysto hipotetycznie. A co by się stało, gdyby na przykład ktoś nas jutro najechał? My nie mamy niczego, jesteśmy totalnie rozbrojeni, jesteśmy spłukani militarnie. Nie mamy nic, wszystko oddaliśmy, praktycznie wszystko. Ja śmię twierdzić, że my oddaliśmy Ukrainie więcej niż mówią. Bo przecież oni sprzętu nie mają. A kto oddaje? No, myślę, że Czechy nie oddadzą. Myślę, że Niemcy tym bardziej nie oddadzą. No, Austriacy, Węgrzy nie oddadzą. Nikt nie odda. Odda Polska, bo Polska ma i to jest tak bliziutko, więc no, bliziuteńko i przejadą, nie? To jest przecież anormalne. Tego nawet nie da się komentować w jakichś ludzkich sposobach, bo to jest irracjonalne. To już można nazywać, każdy już może nazywać po swojemu, bo kim trzeba być, co trzeba zażywać, co trzeba pić, jeść, czym trzeba się odżywiać, żeby robić takie rzeczy, oddawać za darmo, narażać Polskę na jakieś niebezpieczeństwo, bo wiadomo, fajnie jest, jak jest armia mocna, jak jest mocny sprzęt, to jest fajne, no fajnie mieć coś takiego, ale my tego nie mamy my tego nie mamy. Mamy tylko to, co nam mówią w telewizji, że my jesteśmy mocni, że my tam się boimy jednego wroga mamy. Uwaga tylko jednego. Tylko jeden nam zagraża, nikt inny. Tylko jeden. No tak jest ten świat skonstruowany, że według telewizora jest tylko jeden niedobry, a cała reszta jest dobra. No to teraz sobie pomyślcie, jak to możliwe, że nie ma w życiu czegoś takiego, że Jeden jest zły, a cała reszta jest dobra, bo zawsze jest to jakoś zrównoważone. Więc w tym przypadku rozdali wszystko. A teraz błaszczak wychodzi i mówi, że oni kupią stary sprzęt, stary sprzęt amerykański, po to, żeby coś mieć, bo my nic nie mamy. Mało tego, oni nam go dopiero dostarczą w 2023 roku. Ten używany, więc do tego czasu będziemy rozbrojeni. Ja myślę, że nic się nie stanie, no ale. Na wszelki wypadek, tak hipotetycznie czysto, bo ja to wolałbym, żebyśmy ze wszystkimi sąsiadami żyli w zgodzie, żebyśmy teraz mieli tanie paliwo, tani gaz, tani węgiel, wszystko tanie, żebyśmy żyli jeszcze. Pamiętacie, no 2019 rok, ja narzekałem, wy narzekaliście, że jest źle, ale ja bym teraz wszystko oddał, co mógłbym, żeby cofnąć, żeby wrócić do 2019 roku. To w porównaniu do tego, co jest teraz. To był luksus, to były wakacje. To były wakacje pod palmami. Teraz to my mamy oberwanie chmury i leje nam cały czas na łeb, jak z cebra. No niestety, w takim kraju żyjemy, więc to, jak zacząłem ten film, kiedy mówiłem, że nie da się ich zrozumieć, ich toku myślenia, to też tak zakończę, powiem wam, czy może Wy macie jakieś wytłumaczenia. Ja mam jakieś, prywatnie mam jakieś wytłumaczenia, no ale. Ta zachową dla siebie może są podobne do waszych, no bo to nie jest przypadek. Ja myślę, że to nie są ludzie, którzy mają coś yy, z mózgownicą, tylko to są ludzie, którzy doskonale wypełniają pewien plan. Bo to nie jest tak, że oni nie myślą, oni myślą o zgrozu, lepiej byłoby, gdyby oni nie myśleli, ale najgorsze jest to, że oni myślą. Albo może oni myślą, ale są też tak naiwni, że myślą, że robią to dobrze, że robią to w dobrym celu, ale nie, bo rozbroić. Państwo oddając sprzęt komuś, e, nie mieć niczego, a później kupić używany za miliardy dolarów, miliardy, kiedy jest taka inflacja, kiedy są tak wysokie kredyty, kiedy są tak wysokie ceny, kiedy je życie jest tak cholernie drogie, oni rozdają na lewo i prawo to, co nasze i kupują. Tutaj jakbyście, to co powiedziałem, no, rozdali swoje sąsiadowie, a później byli gołodupcami, nie mieli nic, nie mieli co do gara włożyć, nie mieli dosłownie nic i szukali pomocy. Przecież to jest ewidentnie zdrada narodu. To może nawet delikatnie powiedziane, bo. Ach, szkoda gadać. Dobra. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za pisanie komentarzy, za udostępnianie. Jeśli uważacie, że ten film jest jakiś wartościowy, to go możecie pokazać babci, cioci, kuzynowi, dziadkowi, wujkowi wnukowi, komu komukolwiek, żeby tylko ktoś może dostrzegł i ktoś może zmienił tok myślenia, bo czasem warto próbować i warto przekonywać, ale też nie na siłę, bo na siłę nie da się. Jak ktoś ma klapki na oczach, to można spróbować, ale później to już nie ma sensu tracić swojego cen cennego czasu, bo to są takie syzyfowe prace. Dobra, trzymajcie się cieplutko, życzę wam udanego weekendu, odpoczywajcie, dbajcie o, o, o zdrowie przede wszystkim, dbajcie o siebie, o swoich bliskich, Wypocznijcie, wyjdźcie z domu, zostawcie telefon. Ja czasem zostawiam na dłużej, wyjdźcie bez telefonu, bez Facebooku, bez tego dziedostwa wszystkiego, bo to można oszaleć. To jest zabieranie naszego życia, naszego cennego czasu, naprawdę. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, pa, pa.